Cześć. Ostatnio sporo mnie pytacie, jak pobrać aktualizację na Elementa, czyli nowy soft. Już taki filmik jeden stworzyłem, może nie do końca udany, cichutki, ale o Dragonfly'u. Tak naprawdę zasada jest taka sama, czy to będzie Axiom, czy to będzie Dragonfly, czy to będzie Element, jakakolwiek inna seria. Musicie tylko w odpowiedniej zakładce znaleźć typ swojego urządzenia, zobaczyć, jaka jest wersja oprogramowania, jeżeli jest inna, tam często też pisze, jakie poprawki zostały naniesione, to sobie ją po prostu pobieracie i ona potrafi być albo w jednym pliku, jeżeli jest to Axiom czy Element, albo w kilku plikach, jeżeli jest to na przykład Dragonfly i te pliki trzeba wyodrębnić z folderu. Jeżeli chodzi o Elementa i Axioma, to ściągamy jeden plik ISO, tak naprawdę ten plik przerzucamy na kartę i wkładamy tą kartę do urządzenia. Przy Elemencie aktualizacja powinna rozpocząć się sama. Ja odradzam aktualizację po Wi-Fi. Namawiam Was do aktualizacji, bo one często dużo wnoszą, usprawniają urządzenia. Często dodają nowe funkcje, pewne funkcje są sprawniej działają. Ale tak naprawdę do pobierania aktualizacji ze strony Raymarin i do ściągania softu na kartę i do właśnie aktualizowania urządzeń przez kartę SD. A teraz na szybko Wam pokażę jeszcze właśnie, jak to zrobić. I teraz tak, otwieramy swoją przeglądarkę. Tutaj wpisujemy Raymarinę. Będzie strona raymarine.com, ale wpiszemy Raymarinę. Zobaczcie, coś nam wyszuka od razu, widzicie, Raymarinę.com. Tekst oryginalny, polski, to nie jest istotne. Chodzi o to, żeby tutaj wejść w wsparcie, tak? Wsparcie i w tym wsparciu macie trzecie od góry aktualizacja oprogramowania, tak? Klikamy tą aktualizację oprogramowania. Po angielsku będzie support, tak? I tu będzie software i mamy tą aktualizację, tak? I zobaczcie. Pokazują nam się wszystkie dostępne urządzenia Raymarin, które posiadają jakąś aktualizację, tak? To są urządzenia elektroniczne. Tutaj mamy Dragonfly'a. Ten film wcześniejszy to był o Dragonfly'u. Tutaj mamy wyświetlacze wielofunkcyjne. I w tych wyświetlaczach wielofunkcyjnych znajdziemy i Axioma, i Elementa. Zobaczcie, rozwiniemy to sobie. I teraz tak. Zobaczcie, tu mamy seria ACS, ESGS. Tutaj mamy całą rodzinę Axiomów. Jeżeli byśmy to kliknęli, od razu Wam pokażę. To mamy aktualizację Axioma, tak? I pisze, że wersja oprogramowania 3.9.46, data wydania kwiecień, czyli wszyscy, co po kwietniu nie aktualizowali, to mogą sobie ściągnąć i pobrać. I wystarczy nadusić, pobierz dla Axioma, Axiom Pro, Axiom XL, 1,6 GB rozmiar pliku i pobieramy sobie ten plik. To będzie plik ISO pojedynczy i aktualizujemy Axioma, tak? Ale my chcieliśmy Wam pokazać Elementa dzisiaj, czy tam ja chciałem Wam pokazać Elementa. Znowu wsparcie, widzicie, rozwijam, aktualizacja oprogramowania. Mam to wyświetlacze wielofunkcyjne tutaj. Rozwijam to i tu jest, zobaczcie, tu jest rodzina elementów. Element, elementy, tak? Klikamy to i mamy znowu oprogramowanie Lighthouse Sport dla elementu MFD. I znowu dotyczy elementu. Jest to wsparcie 3998 i wydane w czerwcu 2019, czyli bardzo aktualne. I tak naprawdę polecam Wam ściągnąć sobie tą aktualizację, bo wcześniejszy soft, ten pierwszy soft, nie do końca dobrze działał, nie do końca można było dobrze ustawić sobie chirpa, tam przeskakiwał mocno po 10 metrach, nie do końca nakładki były dobrze ponakładane. To był pierwszy soft, zawsze te pierwsze są takie nie do końca może zrobione idealnie, tak samo było z Axiomem, potem drugi, trzeci naprawdę usprawnia bardzo mocno urządzenie i ten soft naprawdę już bardzo usprawnia urządzenie. Dla mnie urządzenie jest wtedy na pewno pełnowartościowe i na pewno bardzo dobrze działa na tym softcie. I tutaj zobaczcie, mamy ściągnij dla oprogramowania Elementu 1,6 giga, produkty sieciowe i tylko oprogramowanie Elementu. To jest dla Elementu i dla Elementu S. Można to ściągnąć, nie ma w tym błędu, jeżeli ktoś to ściągnie do zwykłego Elementu, ale jeżeli mamy zwykły element, nie element S, nie interesuje nas produkty sieciowe, nie interesują nas, to ściągamy sobie tą aktualizację. Klikamy
I teraz zobaczcie, jak to klikniemy, o, u mnie się już ściąga. Może być tak, że poprosi Was, bo nie jesteście zalogowani, nie wiem, czy mnie wykryło jako login, poprosi Was o mail. Nie bójcie się wpisać tego maila, jakiegoś tam z swojego niku, wpiszecie mail, tak naprawdę nic Wam w tym nie grozi, jeżeli tam trzeba będzie na samym dole, tak jak to było w Dragonfly'u, nie wiem, czy tak nie było w filmiku o Dragonfly'u, możecie zaznaczyć sobie taką ikonkę, żeby Wam przychodziły jakieś newslettery na e-maila. Możecie to zaznaczyć, jeżeli takie chcecie newslettery. Możecie to odznaczyć, jeżeli ich nie chcecie, tak? Podejrzewam, że ja mam zaznaczone i newsletter, i jestem zalogowany, dlatego mi od razu się to pobiera. Tutaj Raymarin Element ISO. Plik się pobiera, za chwileczkę plik się pobierze. Będzie w pobranych. No, dosyć szybkie mam łącze, także ten 1 giga się pobiera mi tutaj przez 1 minutę. Jeżeli ktoś ma wolniejsze łącze, to będzie musiał troszeczkę sobie poczekać. Za chwilę cię plik pobierze. Na pewno będzie, tu go można oczywiście stąd otworzyć, ale trzeba go poszukać, zaraz Wam pokażę gdzie. Plik już praktycznie kończy się pobierać. Zostało 50 mega. O, w tym momencie już się pobrało. Możemy to rozwinąć, otwórz. Ale pokaż w folderze, tak naprawdę możemy wyłączyć przeglądarkę, włączyć ten komputer i tutaj macie pobrane, pobrane pliki i tutaj on jest na samej górze, zobaczcie, wystarczy go zaznaczyć, wytnij i teraz ja wkładam zwykłą kartę SD, znaczy kartę micro SD, tak, z adapterem SD, włożyłem tą kartę, zobaczcie, ja już mam tutaj pobranego. Akurat mam tu upgrade'a, jeżeli zdelaytujemy go, tak, i teraz zobaczcie, tu wystarczy prawym wklej, wkleja nam się teraz, tak, ten plik ISO, to jest, tu nie mamy kłopotu, jest pojedynczy plik ISO, tak, który ma 1 giga pojemności, wkleimy go sobie w tą kartę SD. Tą kartę SD wkładamy do urządzenia naszego, do elementa, do slotu. Włączamy i powinna zacząć się automatyczna aktualizacja nowego softu. O, od razu, znaleziono aktualizację oprogramowania, widzicie, nam napisało. Czy zainstalować? Ok, tak, bardzo proste, intuicyjne. Wszystko od razu wykrywa. Element 7 HW. Aktualizuj. I aktualizuję teraz. Urządzenie się zrestartowało. I instaluję nowe oprogramowanie. Możecie się cieszyć urządzeniem zaktualizowanym do najnowszej wersji, w pełni sprawnym, także zachęcam jeszcze raz Was do tego. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w następnych filmach. Nie zapomnijcie tylko o subskrypcji kanału i o naciśnięciu dzwoneczka, żeby przychodziły Wam powiadomienia nowych filmów. Do zobaczenia.